Proszę Państwa, chciałem zacząć od prawdy takiej ogólnożyciowej, że są tacy, którzy po prostu żywią się problemami państwa, i są tacy, te, którzy te problemy próbują rozwiązywać i rozwiązują. Chciałem się podzielić drugim spostrzeżeniem, też chyba występującym, dotyczącym zjawiska często występującego w życiu, że po prostu w momencie trudnym. Się sprawdzają ludzie albo się nie sprawdzają. Jedni dolewają oliwy do ognia, inni starają się pożary gasić, a przynajmniej ograniczać. W związku z zakończeniem liczenia głosów oddanych w pierwszej turze wyborów samorządowych pragnę podziękować po pierwsze tysiącom osób w całej Polsce pracujących w komisjach wyborczych i liczących głosy w tak bardzo przykrej, niekomfortowej, niezawinionej przez nich sytuacji. Warto przypomnieć, że jest to ponad 27 tysięcy obwodowych komisji wyborczych, w których pracuje 200, prawie 240 tysięcy ludzi. To jest cała armia osób, które były zaangażowane i pracowały w bardzo trudnych warunkach, wywołanych również załamaniem się systemu komputerowego liczenia głosów. Pragnę także podziękować i robię to z całego szczerze, z całego serca, dziesiątkom tysięcy mężów zaufania, w tym także, a może przede wszystkim, tym, którzy reprezentowali partie, które dzisiaj zgłaszają zastrzeżenia co do wyniku wyborczego. Ci państwo, mężowie zaufania, stali na straży prawidłowości przebiegu głosowania i liczenia głosów. W moim przekonaniu są lic liczącym się także punktem odniesienia dla formułowanych dzisiaj zarzutów o niewiarygodności wyborów w skali kraju. Ważne jest, proszę Państwa, że już są wyniki pierwszej, po pierwszej turze. One są spóźnione w stosunku do deklaracji Państwowej Komisji Wyborczej. One są spóźnione z punktu widzenia także i oczekiwań i opinii publicznej, ale pragnę podkreślić, że to mieści się w regułach prawnych, które obowiązywały Państwową Komisję Wyborczą. Jak zawsze po ogłoszeniu wyników wyborów jedni są usatysfakcjonowani, a inni są rozczarowani. To jest normalne w demokracji. Warto jednak przypomnieć, że o wyniku wyborczym zawsze decydują realnie oddane głosy wyborców, a nie sondaże wcześniejsze czy badania exit polowe. Warto też przypomnieć, że szeroko dzisiaj omawiana kwestia swoistego bonusu, tak to chyba można nazwać, za pierwsze miejsce na liście komitetów wyborczych to nic nowego. W polskim systemie wyborczym. Do końca zresztą nie wiadomo, czy ten mechanizm psychologicznej bardziej natury oddziaływuje w sposób istotny na wyborców. To zjawisko występowało we wszystkich wcześniejszych wyborach. Nikt nie powinien się czuć tym zaskoczony. W latach ubiegłych nikt, kto był także beneficjentem ewentualnym uzyskania numeru jeden, nie oprotestowywał tego. Widać, że to jest raczej coś ma z zakresu moralności Kalego. Że jak się samemu korzystało, było w porządku, a jeżeli ktoś inny był konkurencyjną jedynką, to już źle. Zresztą wszyscy wiedzą, że pewne korzyści, tak przynajmniej twierdzą ci, którzy kandydują w różnych wyborach, że pewne korzyści wybierani widzą także na przykład w ostatnim miejscu na liście. Tak to po prostu też bywa. Nie było więc w moim przekonaniu podstaw do tego, aby ze względów na przedłużający się czas liczenia głosów. Na, ze względu na zmianę metody liczenia z komputerowej na tradycyjną, czy z powodu preferencji wyborców dla konkretnych cyfr, numerów, list, kwestionować ważność wyborów. Natomiast oczywistością jest, że musi niepokoić, mnie także niepokoi, wzrost ilości nieprawidłowo oddanych głosów w wyborach do sejmików. I że jest to wzrost. Liczący się w stosunku do i tak już wysokiego poziomu głosów nieważnych oddawanych w poprzednich wyborach. To nie jest też nowe zjawisko, ale ono musi powodować niepokój. Warto pamiętać, że w roku 2010 było to, nieważnych głosów było ponad 12%. Jeśli chodzi o wybory do sejmików, a obecnie jest to prawie 18%, to jest 6% wzrost. Ważne jest to, żeby zobaczyć, jakby dostrzec zagrożenie, jakim jest to, że ten, ten wzrost ilości głosów nieważnych. Z różnych zresztą bardzo powodów, staje się nowym źródłem podejrzeń i zarzutów co do przebiegu głosowania, co do rzetelności liczenia głosów, co do wiarygodności wyborów. Zatem warto zwrócić uwagę również na fakt, że ta liczba głosów nieważnych oddawanych w wyborach samorządowych jest wyraźnie związana z rodzajem władz, na które te głosy są oddawane. Dla Polaków według badań CEBOS-u najważniejsze są wybory na burmistrza, wójta, prezydenta miasta. Wyborca zna kandydatów, często są oni kandydatami zresztą niezależnymi spoza głównych partii politycznych, są to kandydaci lokalnych komitetów. Kandydaci do sejmików są często osobami anonimowymi dla wyborców, a ponadto zdecydowanie w większym stopniu utożsamianymi z listą partyjną czy z listami partyjnymi. Chyba nie jest więc przypadkiem, że w wyborach do Sejmików z mocy decyzji kodeksu wyborczego obowiązującego od końca 2010 roku nie ma odróżnienia pustych kart, tak zwanych pustych kart, czyli niewypełnionych od kart wypełnionych błędnie. Z różnego rodzaju dopiskami, wielokrotnym skreśleniem czy złożeniem krzyżyka. To nie jest chyba przypadek, bo wiem, że ten problem był dyskutowany. Dlatego, że w moim przekonaniu należy uwzględnić fakt, że prawdopodobnie licząca się część wyborców świadomie wrzucała kartki puste, traktując to jako swoistą żółtą kartkę wystawianą głównie listom partyjnym. I dlatego tego zapisu w kodeksie wyborczym nie ma, bo żadna partia polityczna nie chce stwarzać możliwości pokazywania, że ktoś pokazuje żółtą kartę. Warto pamiętać, że na przykład we Francji jest osobna rubryka, w której wyborca ma prawo podkreślić, że nie oddaje głosu, bo nie identyfikuje się z żadną propozycją. W Polsce takiej możliwości nie ma. Trzeba. Uwzględnić więc możliwość, że licząca się liczba obywateli mogła po prostu nie chcieć głosować na żadną partię. Oczywiście na liczbę głosów nieważnych mogła mieć i zapewne miała wpływ forma karty do głosowania w przypadku sejmików wojewódzkich, ta broszura czy książeczka. Tu Państwu chciałem zadedykować jedną refleksję. Warto to sprawdzić. Otóż w roku 2010, w czasie poprzednich wyborów samorządowych, broszura była zastosowana tylko w jednym województwie, w województwie mazowieckim. Bo tak była regulacja ustawowa, że można było, ale to nie było obligatoryjne, wprowadzenie, wprowadzenie broszury. Broszura była w użyciu tylko i wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego. Można więc i trzeba porównywać. Obecne wyniki, jeśli chodzi o ilość głosów oddanych w sposób nieważny, właśnie z tym, z efektami w, z roku 2010 w województwie mazowieckim. A więc, proszę Państwa, wtedy w województwie mazowieckim było 14% głosów nieważnych, a w kraju tylko 12%. Dla mnie to jest sygnał świadczący o tym, że warto rozważyć i zastanowić się, czy ustawodawca. Wszystkie partie polityczne wchodzące do parlamentu wtedy i obecnie, bo to jest ta sama grupa, w sposób rzetelny dokonały oceny swoistego pola doświadczalnego, jakim było województwo mazowieckie z roku 2010. Czy miały refleksje nad tym, czy warto, czy nie warto wprowadzać rozwiązanie pod tytułem broszura? Nie znam żadnego sygnału świadczącego o tym, że którakolwiek z partii politycznych, które dzisiaj kwestionują wynik wyborczy, tego rodzaju zastrzeżenia zgłaszała w czasie, kiedy przyjmowano kodeks wyborczy w 2010 roku. Warto oczywiście też dokonać rzetelnej oceny, na ile mógł mieć, według mnie miał wpływ, niedoskonały sposób informowania o technice głosowania to oczywiście te błędy także mogą, są istotne. Pytanie jest do ustawodawcy, czy z tych wszystkich dotychczasowych doświadczeń wyciągnął, konstruując yy, kodeks wyborczy, wystarczające wnioski. W moim przekonaniu nie. I oczywiście to zjawisko rosnącej ilości głosów nieważnych, czy kwalifikowanych jako nieważne, bo to tak trzeba widzieć, trzeba wnikliwie zbadać i mu przeciwdziałać w przyszłości chodzi o jakość polskiej demokracji. Trzeba poznać przyczyny, ale jak powiedziałem, również strukturę zjawiska. Jaka część tego się nie da sprawdzić w kartach, bo to zabrania prawo, ale można innymi metodami socjologicznymi próbować dojść do prawdy. Jaka część nieważnych głosów? To są głosy wynikające z błędów przy wypełnianiu czy zaznaczania swojego głosu, a jaka część jest efektem świadomego wrzucania pustej karty? jako żółtej kartki dla komitetów wyborczych. W moim przekonaniu to jest zadanie głównie dla socjologów, prawników, ale także i dla praktyków organizujących i przeprowadzających głosowania w Polsce, czyli dla samorządowców, dla wojewodów na przykład. Odpowiednie działania w tym zakresie podejmiemy. Mam nadzieję, że nie jako jedyni, mam na myśli kancelarię prezydenta będziemy to badali. Ale w moim przekonaniu powinna w tym procesie być również aktywna przyszła Państwowa Komisja Wyborcza, która ma też możliwość z zgromadzenia ekspertyz typu socjologicznego powinna to dogłębnie przebadać. Chciałbym podkreślić, że w moim przekonaniu to zdecydowanie złe i budzące wątpliwości zjawisko rosnącej ilości głosów oddawanych jako głosy nieważne nie może prowadzić do prostego kwestionowania wyników legalności wyborów, przeprowadzenia ich w zgodzie z polskim prawem. Jeśli ktoś z tego powodu kwestionuje wynik wyborczy, powinien dochodzić swoich racji zgodnie z zasadami demokracji w sądzie, a nie na ulicy. Zachęcam więc i chcę podkreślić, że zachęcam w sposób bardzo zdecydowany do kierowania protestów wyborczych do sądów. Jeśli są wątpliwości, jeśli są zastrzeżenia, trzeba iść do sądu. Zachęcam do tego wszystkich, którzy mają wątpliwości, albo je zgłaszają, albo nie zgłaszają publicznie, bo tylko poprzez sądy można będzie rozwiać, a może i potwierdzić lokalnie zastrzeżenia co, co do uczciwości wyborów, co do zasad, skutków prowadzonych zasad i reguł. Mówiłem już, proszę Państwa, że są tacy którzy traktują problemy państwa po prostu jako paliwo polityczne, swoiste polityczne żerowisko. Są tacy, którzy problemy stwarzają i są tacy, którzy je rozwiązują. Będę szukał sojuszników do wspólnego działania na rzecz rozwiązywania tych problemów, a nie ich mnożenia i eksploatowania. Spotkałem się dzisiaj z wybitnymi polskimi prawnikami. Z prezesem obecnym i byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego, także z prawnikami, którzy w przeszłości kierowali Państwowymi komisjami wyborczymi. To absolutnie wybitni polscy prawnicy. Celem spotkania było uzyskanie ważnych dla mnie, jak sądzę, ważnych dla całej polskiej opinii publicznej informacji, opinii jest sformułowany w dalszym ciągu postulat unieważnienia wyborów i ich powtórzenia. Spotkanie dotyczyło również oceny prawnej drugiego postulatu, który jest dzisiaj lansowany, postulatu skrócenia poprzez decyzję parlamentu przez ustawę nierozpoczętej jeszcze kadencji samorządów. Chciałem Państwa poinformować, że jeśli chodzi o pomysł na skrócenie kadencji, to przestrzegano mnie przed takim rozwiązaniem nie, nie tylko z powodu wątpliwości natury konstytucyjnej, ale również, co chcę dać do przemyślenia wszystkim siłom politycznym, także z punktu widzenia ryzyka, które z takim rozwiązaniem się może wiązać na przyszłość. Łatwo sobie wyobrazić, per analogiam, że jeśli mógłby parlament skrócić kadencję sejmików wojewódzkich to dlaczego nie miałby skrócić także ustawą kadencji parlamentu można sobie wyobrazić taką sytuację że jest partia polityczna która ma większość w sejmie przegrywa wybory parlamentarne a następnie unieważnia czyli inny sposób unieważnia poprzez skrócenie kadencji parlamentu stawia jakby przekreśla wynik wyborczy no nie może być tak, że o tym, czy jest kadencja do wykonania, czy nie, decydują politycy. O tym może decydować tylko i wyłącznie sąd. W odniesieniu do parlamentu sąd najwyższy, a w odniesieniu do władz samorządowych sądy niższej, sądy, sądy okręgowe. Ten przykład, który Państwu dałem, w moim przekonaniu, do czego by to prowadziło, no to jest ten, ten właśnie odmęt absurdu i szaleństwa politycznego, bo przecież są to propozycje sprzeczne z interesem także partii politycznych, które powinny wiedzieć, że muszą budować taki system prawny, który kiedyś w przyszłości nie zakwestionuje wyborów dokonanych przez wyborców, jeśli oni te wybory wygrają. No, oczywiście kwestia także yy, w unieważnienia wyborów i, i powtórki to już jest kwestia tak ewidentnie niekonstytucyjna, że wszyscy moi goście mówili absolutnie o tym jednym głosem i mam świadomość, że też mówili publicznie potem do, yy, w rozmowie z niektórymi z Państwa. Przy okazji pragnę stwierdzić, że nie rozumiem negowania wyboru, stwierdzania braku wystarczającej legitymizacji wybranych w pierwszej turze samorządowców i jednoczesnego wzywania do poparcia swoich kandydatów w drugiej turze wyborów. Nie rozumiem po prostu, jak można narażać swoich kandydatów na takie rozdwojenie jaźni, na swoistą schizofrenię polityczną, bo przecież i w drugiej turze będą obowiązywały dokładnie te same prawa, te same reguły, co i w pierwszej. No jakiś brak przeciwny, brak konsekwencji. Mam nadzieję i liczę na pewną refleksję w tej sprawie. Przypominam, proszę Państwa, że w roku 2010 wszyscy parlamentarzyści głosowali za kodeksem wyborczym. Kodeks poparli zarówno posłowie PiS, posłowie SLD, wszystkie partie polityczne poparły. Poparł także pan Jarosław Kaczyński, pan Mariusz Błaszczak, pan Adam Hoffman, co może też warto przypomnieć, pan Leszek Miller, Tadeusz Iwiński. Wszyscy, wszyscy posłowie głosowali za przyjęciem kodeksu wyborczego, ba. Wszyscy, wszystkie kluby parlamentarne pracowały nad kształtem, w komisji specjalnej, nad kształtem kodeksu wyborczego, który dzisiaj ujawnił swoje mankamenty. Mam więc nadzieję, że nie będzie ucieczki od odpowiedzialności, od odpowiedzialności za rozwiązania, które są zapisane w kodeksie wyborczym. Jeżeli tamte z mankamentami rozwiązanie zostało wprowadzone w wyniku zgodnej pracy wszystkich klubów parlamentarnych, to może uda się doprowadzić, że i też zgodnie poprą nowelizację kodeksu wyborczego, który kancelaria będzie proponowała. Proszę państwa. Mam nadzieję, że nie będzie takiej ucieczki od, odpowiedzia od odpowiedzialności, że, nikt, że przestanie się udawać, co dzisiaj jest nagminne, że kodeks wyborczy, który ujawnił swoje słabości, nie jest wspólnym dziełem całego Parlamentu. Jak powiedziałem, kancelaria prezydenta przy udziale prawników i konstytucjonalistów, także i Praktyków będzie pracowała nad wyciągnięciem wniosków i poprawieniem błędów popełnionych przez partie polityczne przy opracowywaniu kodeksu wyborczego. Błędy, niedociągnięcia, ale także ujawnione dzisiaj słabości. To są nowe doświadczenia. Następny punkt to są złożone przez członków Państwowej Komisji Wyborczej dymisje. Chcę Państwa poinformować, że one będą przedmiotem moich dalszych rozmów w dniu jutrzejszym m.in. z prezesami najważniejszych sądów w Polsce, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo to prezesi tych sądów wskazują kandydatów, których właściwie nie można nie zaakceptować, trzeba, trzeba podpisać to oni będą także decydowali o przyszłym kształcie personalnym PKW po zmianach będących następstwem podania się do dymisji przez członków PKW. Przypominam na wszelki wypadek, bo też mi się wydaje, że to zupełnie ucieka z obszaru obserwacji, że obecnych członków PKW powoływali wszyscy kolejni prezydenci Wolnej Polski. Lech Wałęsa jednego, Aleksander Kwaśniewski trzech, Lech Kaczyński trzech, Bronisław Komorowski jednego. Oraz jednego członka PKW obecnej powoływał także, bo były inne reguły prawne, marszałek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz. Co warto dodać, że wszystkie te wnioski personalne one zawsze wymagały i wymagają kontrasygnaty premiera. Więc może warto i panu Leszkowi Millerowi przypomnieć, że kontrasygnował powołanie w 2003 roku podpisywał, a Jarosłowi Kaczyńskiemu, że dał swoją kontrasygnatę w roku 2007. Nie warto więc. Naprawdę nie warto, drodzy panowie, udawać, że kształt personalny PKW, który dzisiaj przeżywa głęboki kryzys, to dzieło Krasnoludków plus Komorowskiego. Bo to wszyscy są, tak powiem, tutaj mieli swój udział w istotnych decyzjach. Proszę państwa, teraz przed nami druga tura wyborów i mówię to z całym zaangażowaniem i z. Powiedziałbym z autentyczną troską. Jeszcze raz apeluję i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów samorządowych. I żeby nie było wątpliwości, apeluję i zachęcam zwolenników wszystkich partii politycznych, a także niepartyjnych kandydatów. Trzeba iść i głosować, bo to też jest forma obrony polskiej demokracji. To także jest interes nas wszystkich, bo przecież w tej drugiej turze wyborów będą się decydowały losy tego, kto zostanie włodarzem naszej gminy czy naszego miasta. I na koniec chcę powiedzieć, że w ramach pewnego planu działań, tak to mniej więcej sobie zarysowałem, że dzisiaj zadanie numer jeden jest dokończenie w porządku względnym i spokoju wyborów drugiej tury. Na drugim miejscu stawiam problem ustabilizowania sytuacji w samej PKW, w wymiarze nie tylko personalnym, także w wymiarze organizacyjnym. Trzecim zadaniem, które trzeba będzie robić prawdopodobnie nie tylko, ale również ze starymi i z byłymi członkami PKW, to będzie wyciągnięcie wniosków związanych z, nie tylko z niedziałaniem systemu liczenia głosów, ale także z innymi ujawnionymi mankamentami, na przykład problem głosów, rosnącej ilości głosów oddanych w sposób nieważny. Dalej przewiduje konsultacje i współpracę przy opracowywaniu projektu nowelizacji kodeksu wyborczego. Potem nowelizacja tego kodeksu wyborczego a wszystkie te kroki razem powinny służyć odbudowie zaufania społecznego do organów wyborczych oraz do samego procesu wyborczego. To nie będzie wcale proste zadanie. To będzie praca długotrwała, ale jestem już głęboko przekonany o tym, że jest to możliwe i że jest to absolutnie konieczne.